W Cyberpunku 2077 możemy znaleźć mnóstwo ukrytych easter eggów, ciekawostek czy tajemnic. Część z nich znamy już od dawna, ale część z nich zostało dodane do gry wraz z najnowszym DLC, które premierę miało około miesiąca temu. Dzisiaj po raz kolejny przyjrzymy się właśnie tym ciekawostkom. Będzie trochę starych easter eggów i nowych ciekawostek z DLC. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Znajdziecie tu sporo ciekawostek z gier i wpadnijcie na Giga, turbo szefowego Discorda Wielka Redania. A my, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy dzisiejszy odcinek. A zaczniemy sobie od ciekawych konsekwencji naszych wyborów w misji Bilet Wstępu. Dla przypomnienia, misja Bilet Wstępu to ta, w której wraz z naszym kumplem Jackiem udajemy się do siedziby gangu Maelstrom po urządzenie zwane też Flatheadem. Flathead to robot, który pomóc ma nam z napadem na Compeki Plaza. Jeszcze chwilę przed wejściem do siedziby Maelstromu możemy spotkać się z Militechem i potencjalnie przybić z nimi deala. Jeżeli się na to zdecydujemy, na miejscu znajdziemy dwie interesujące osoby. Meredith Stout oraz Antonego Gilichrista. Meredith Stout uważa, że ten cały Anton jest szczurem, który pracuje dla kogoś innego i myśli, że my pracujemy wraz z nim. Na końcu udaje nam się przekonać, że jednak z nim nie pracujemy, a ta prosi nam, byśmy zapłacili za Flatheada jej pieniędzmi. Na karcie, którą od niej dostajemy, jest wirus. Mamy do wyboru albo odszyfrować kartę, albo użyć jej, kiedy przybijamy deala, albo zapłacić swoimi własnymi pieniędzmi, lub rozkwasić Royowi głowę. Roy to ten szef gangu. Decyzja ta jest dość kluczowa, a konsekwencje jej możemy odczuć m.in. w dalszych segmentach gry, natomiast są też ciekawe, ukryte konsekwencje. Jeżeli nie zrobimy tak jak chce Meredith, nie będziemy mieli okazji 1. jej przelecieć, 2. nie dostaniemy pana Twardeusza. No i to by było właściwie na tyle, ale są to dość druzgocące konsekwencje tej niefortunnej decyzji. A, no i też ważna rzecz, czyli 3. Meredith zostanie zabita. Przez całą grę nie mamy tej informacji podanej jasno, ale jej ciało możemy znaleźć w dość interesującym miejscu. Konkretnie to głęboko pod wodą, gdzieś na północnych obrzeżach Night City. Militech nie wybacza. Militech nie zapomina. Znajoma? Tak, z poprzedniego życia. Całe te wydarzenia miały miejsce przed tym jeszcze, jak zdobyliśmy Johnego Silverhanda, stąd pytanie Johnego, kim w ogóle ona jest. Jeżeli nie wyszło po jej myśli, a my nie zapłaciliśmy jej kartą, zamiast Meredith zaraz po wyjściu z fabryki mięsa spotykamy Antonego Gilichrista, który tak de facto jest tym szczurem, którego Meredith szukała. Ciało ale nie Stout, a właśnie Gilichrista możemy znaleźć, jeżeli wszystko po jej myśli pójdzie, a my zrobimy tak jak ona każe. Znaleźć będziemy je mogli w tym samym miejscu, gdzie po raz pierwszy spotkaliśmy się z Meredith. I tak samo jak w przypadku odwrotnym, i tu będziemy mogli zamienić kilka zdań z Johnem. Jednak doigrał się. Kto to, znajomy? Korporacyjny intrygant. Minęliśmy się przy jednej sprawie. Dawne dzieje. A może wczoraj strasznie zachlał i niefortunne wydarzenia sprawiły, że tu wylądował? Co do tego pewności mieć nie możemy. Za to pewność możemy mieć, że ten gościu ostro wczoraj zachlał, mimo tego, że miał obowiązki. Z pewnością każdy, kto nie urodził się wczoraj i ma dostęp do internetu, gdzieś kiedyś natknął się już na te słowa. Przy okazji w jakimś memie lub po prostu wyskoczył mu pewien legendarny film na stronie głównej. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż dala. Są to legendarne słowa jednego z aktorów w serialu Chłopaki z baraków. A nawiązanie właśnie do tych słów usłyszeć będziemy mogli zaraz przy wejściu na osiedle, gdzie swój właśnie barak ma Joss Kutcher, siostra Rivera Warda. Strasznie się wczoraj narąbałem. Paliłem blanty do rana i zasnąłem w rurze takiej wodociągowej. Teraz mnie krzyż nawi***la. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. No wiesz, mam dziecko. A tam to tak się mówi, że nie można chlać, jak się ma dzieci. Ale to nieprawda. Oczywiście, że można, tylko człowiek musi wstać rano. Na tym właśnie polega odpowiedzialność. Wraz z najnowszym DLC, a właściwie wraz z aktualizacją do Cyberpunka 2.0, do gry trafił nowy region, Dogtown. W Dogtown, jak już pewnie dobrze wiecie, rządzą bargeści, którzy to działają mniej więcej jak policja w tym zapomnianym przez bogów ducha miejscu.
Jeżeli coś nabroimy, to właśnie ich jednostki gonią nas po całym Dogtown, a nie policja. Policja nie ma tam czego szukać. A zatem dobrym pytaniem jest, co by się stało, jeżeli policja z jakiegoś powodu stwierdziłaby, że chce się tam dostać. Psiarnia aż tak odważna nie jest, ale ja za to tak. Podjedźmy zatem policyjnym wozem pod bramy Dogtown i zobaczmy, co się wtedy stanie. Jest to dość jasny przekaz, co w tym miejscu sądzi się o policji. A skoro mówimy już o Dogtown, w misji Święci Dogtown za zadanie mamy uchronić Andersona, jednego z lokalnych lekarzy, przed kosiarzami, którzy mają do niego problem. Kiedy przybywamy na miejsce, okazuje się, że nie kosiarze, a Nika Jankowicz ma do niego problem. Ostatnio jej brat się u niego leczył, a ten nagle gdzieś zniknął. Na miejscu dowiadujemy się, że ten brat umarł. Nika chce odzyskać jego ciało w nienaruszonym stanie, z czego Anderson nie jest zbytnio zadowolony, bo to oznacza wiele straconych wszczepów, które potencjalnie mógłby mu wyciąć i uratować nimi życia innych. Stoimy wtedy przed wyborem, możemy albo zabić Andersona, albo zabić Nikę, albo po prostu pomóc Nice odzyskać to ciało. Anderson wtedy przeżyje, a ta po prostu odzyska martwego już brata. Jeżeli wybraliście tą opcję i zastanawiacie się, co później zrobiła z tym ciałem, lub jaka była kontynuacja tej historii, to odpowiedź możemy na to pytanie znaleźć, udając się mniej więcej w to miejsce. A tam na miejscu będziemy mogli znaleźć właśnie Nikę i chwilę z nią porozmawiać. Dlaczego, Kaspar? Dlaczego? Mów. Ładny grób. Co ty tutaj robisz? Spokojnie, po prostu przechodziłem obok. Gaspar przychodził tutaj, kiedy chciał być sam. Na co dzień nie po drodze mi z kosiarzami. Lepiej, żebyśmy się już nie spotkali. Ja na pewno nie będę cię szukać. Zostawię cię samą. Ja już jestem sama. Dziwne to trochę, no bo sama Nika jest kosiarzem, a przecież kosiarze wycinają szczepy ludziom. Często robią to dla własnych korzyści materialnych. A lekarz, którego była gotowa zabić, robił to samo, tylko że szczepy potem wszczepywał innym ludziom za prawie pół darmo, ratując im po prostu życia. Ale mam wrażenie, że to taki typowy ludzki przypadek. Żarty z innych są śmieszne, dopóki nie są z ciebie. Wtedy są już mało śmieszne. Wycinanie innym ludziom narządów i szczepów. Super robota, póki nie wycinają szczepów komuś tobie bliskiemu. Wtedy przychodzi chwila na dygresję i dopiero wtedy uświadamiamy sobie, że źle w życiu robiliśmy. Myślę, że to właśnie taki przypadek. A propos kosiarzy, człowiek, który zabił Jasona Foremana. To jedna z misji pobocznych, które wykonać możemy w najnowszym DLC. Tym zabójcą ostatecznie okazuje się człowiek o imieniu Rinder. Rinder wpadł w cyberpsychozę od wszczepów i rozkwasił mnóstwo niewinnych osób. Udał się on do kosiarzy w poszukiwaniu pomocy, a ci... No ci jak to kosiarze, wycięli mu wszystko co cenne, robiąc z niego praktycznie niepełnosprawnego. My generalnie za zadanie mamy go zabić, ale będziemy w pewnym momencie stali przed wyborem. Puścić go wolno, ale wysłać go do Reginy lub po prostu go zabić. Jeżeli zdecydujemy mu się pomóc, opowie nam on o swojej tajnej skrytce. Jeżeli udamy się do jego kryjówki, znaleźć tam będziemy mogli list od samego Johnny'ego Silverhanda. Witaj użytkowniku, tu Johnny Silverhand, pisać do ciebie z ukrycie. Ja nie zginął, ja leczy choroba popromienna i 50 lat ukrywa się przed Arasaka Korporacja. Atak na jej tower, wielki sukces. Ukradli 100 milionów. Teraz chcą zbudować dom spokojnej starości dla Legend Night City. Sekretna lokalizacja w Nikaragua. Pieniądze ulokowane w bezpiecznym koncie. 50% czeka właśnie na ciebie. Nie móc odebrać osobiście. Tylko ty musisz mi dopomóc. Każda godzina się liczy. Błagam, jeśli jesteś zainteresowany, odpisz na tę wiadomość. Sięganie marzeń, nic złego. Pozdrawiam i czekam z utęsknieniem. I jebać Arasaka. Twój Johnny. A zatem ważniejsze pytanie jest, czy to oznacza, że Johnny Silverhand wtedy po ataku na Arasakę przeżył? A to co widzimy w naszej głowie, to tylko jego kopia. A może ten mail to po prostu zwykły scam, jakich wiele. Nie tylko w świecie Cyberpunka 2077, ale i w prawdziwym. Nie wiem, ale pamiętajcie,
że właśnie mogła wam przepaść okazja od nigeryjskiego księcia na okrągłe 20 milionów. Bo ty nie odpisałeś na maila w folderze spam. Zastanów się nad tym. Okazja na pewno przypadła osobom zabitym w trakcie naszych wybryków. Księżycowym zakończeniu DLC do Cyberpunka 2077. Wiele osób oddało wtedy życie. Większość z nich to byli ochroniarze lub komandosi Nowych Stanów Zjednoczonych, ale jak to ma miejsce w konfliktach, oberwało się też zupełnie przypadkowym osobom. Stewardessom, sprzedawcom, czy po prostu zwykłym sprzątaczom, którzy akurat tego dnia niefortunnie przyszli do pracy w Orbital Space. Ale prawda jest taka, że biznes is biznes, a lotnisko musi funkcjonować. Na kilka dni placówka została zamknięta, to prawda, ale jeżeli wrócimy tam po kilku tygodniach, będziemy mogli zobaczyć, że funkcjonuje, jak gdyby zupełnie nic się nie stało. A jedyne, co zostało po naszych wybrykach, to oto taki pomnik, upamiętniający wydarzenia tamtejszej nocy. Na miejscu przeczytać będziemy mogli też pełną listę poległych tam ofiar i złożyć będziemy mogli kondolencje. Tak samo, jak zrobili to inni. Między innymi Jefferson Perales, jego żona, czy redaktorka News 54. Może to niedużo, ale fajny smaczek. Zakończenie, w którym wraz z Songbeer udajemy się do Orbital Space po to, by wyruszyć stamtąd na Księżyc, jest naprawdę tajemnicze. Tajemnicze ze względu na to, że tak naprawdę nie mamy pojęcia, gdzie ona wyrusza, z kim ona wyrusza, do kogo ona wyrusza i co z nią tam będą robić. Najbardziej prawdopodobna teoria mówi nam, że za tym wszystkim stoi człowiek o imieniu Mr. Blue Eyes. Jeżeli nie wiecie, to Mr. Blue Eyes to taki Gunter od Team Cyberpunka. Występuje wszędzie tam, gdzie dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. I ewidentnie ma on związek nie tylko z Blackwallem, ale też wielkimi możliwościami. Nie wiadomo, kim on jest, nie wiadomo, skąd on pochodzi, a jednak jest to jeden z najbardziej wpływowych ludzi w całej grze. To on zleca nam napad na Crystal Palace w jednym z zakończeń Cyberpunka i to on śledzi nasze poczynania właśnie w jednym z zakończeń DLC. Znaleźć możemy go w magazynie, kiedy za zadanie mamy udać się do windy, co mówiłem wam już w poprzednim odcinku, ale znaleźć możemy go również po tym, jak wybijemy wszystkich komandosów w trakcie odbywania ostatniej podróży z Songbeer do promu. Spokojnie on sobie wtedy patrzy, czy wszystko idzie zgodnie właśnie z prawdopodobnie jego planem. Sam Mr. Blue Eyes powiązany jest właśnie z Blackwallem i z różnymi ważnymi osobistościami, takimi jak przykładowo Arthur Jenkins, który nie dość, że posiada taki sam sygnet jak on, to jeszcze ma takie same niebieskie oczy. Ale myślę, że jego przypadek i jego tajemnica to temat na zupełnie osobny odcinek. A propos Arthura Jenkinsa i całego prologu w grze, jeżeli gramy jako korpo szczur, możemy tam znaleźć ciekawą rzecz. Między innymi kogoś łudząco przypominającego właśnie Meredith Stout, co nie ma zupełnie sensu, bo ona pracuje dla Militechu, a to przecież Arasaka, ale możemy znaleźć tam też samą Ciri. Tylko że wydrukowaną na papierze magazynu Retro Gaming. Teraz sobie to dopiero uświadomiłem, to jest takie powalone, że takie gry jak Wiedźmin, Cyberpunk, Red Dead Redemption 2 będą uważane za graficzne gnioty kiedyś i retro giereczki dla dziadygów, o ile nasz świat się nie rozpadnie, bo w takim tempie r***ania go to może być ciężko. No w każdym razie ciekawostkę, że znajdziemy tam Ciri. Skoro byliśmy już na samym początku gry, chodźmy teraz może na sam koniec, a konkretnie to do zakończenia, w którym mamy okazję zabić Adama Smashera. Wiadomo, że po zakończeniu gra nam wczytuje ostatni punkt zapisu i nie możemy kontynuować przygody po końcu, ale jeżeli zabijemy Adama Smashera w zakończeniu i wczytamy właśnie później grę, sama gra odblokuje nam ciekawy ukryty schowek. Właśnie Adama Smashera. Jego siedzibę znaleźć możemy tutaj, a w środku znajdziemy całkiem sporo broni. Jego prawdopodobnie zapasowe wszczepy oraz schemat broni Bak-Siong-Hong. Całkiem chyba mocnej broni. A skoro mówimy już o klasycznych ciekawostkach z podstawki Cyberpunka, to pomówmy sobie o tym gagatku. Nie każdy przecież musiał grać w Gwinta, żeby wiedzieć, kim on w ogóle jest. Więc dla tych, co nie wiedzą, jest to właśnie maskotka Gwinta, tylko tutaj w wersji takiej bardziej cyberpunkowej. Tego trolla możemy też spotkać w grze Wojna Krwi, Wiedźmińskie Opowieści. Nazywa się Sklep, ale nie od tego, że coś sprzedaje, tylko że wszystkich klepie. Ja jestem Sklep. Bo coś sprzedajesz? Nie, bo jak jestem zły, to sklepie.
Trolla tego możemy znaleźć w domu oczywiście naszej postaci. A skoro jesteśmy już w domu, nie wiem jak wy, ale ja tam tak szczerze mówiąc przez całe przejście gry byłem może z jeden raz. I to dlatego, że gra mi tam po prostu kazała iść, czy tam mnie zrespiła. Za każdym razem jak najszybciej uciekałem z tamtego miejsca, bo właściwie nie ma co tam robić. A o czytaniu maili na komputerze to już nawet nie wspominam. A właściwie szkoda, że do tej pory tego nie zrobiłem, bo jeżeli zaczniemy wątek z panem i zagłębimy się w tą relację między nami, ta wyśle nam w pewnym momencie maila o nazwie 4 pancerni i maila o nazwie 4 spancera. W jednym mailu dostaniemy tekst, a w drugim zdjęcie, a na nim oczywiście bazyliska i ekipę Mitcha z wojny. No i psa. Chyba już na tym etapie skumaliście, do czego jest to nawiązanie, ale dla formalności jest to nawiązanie do serialu 4 pancerni i pies. Jeżeli się przyjrzymy, zobaczyć też będziemy mogli napis na bazylisku Rudy i numer 102, a Rudy to właśnie nazwa czołgu z tego powojennego serialu. A skoro mówimy już o nawiązaniach do dzieł kinematografii, nie wiem czy zauważyliście, jakie dzisiaj tutaj przejścia świetne zrobiłem. Tym razem nawiązanie do dzieła o nazwie Łowca Androidów. Łowca Androidów to film z 1982 roku, w którym to główną rolę grał Harrison Ford, znany ze Star Warsów czy Indiana Jonesa. Łowca Androidów opowiadał historię o detektywie, który, jak sama nazwa wskazuje, polował na androidy, które nielegalnie zbuntowały się w kosmosie i postanowiły przybyć na Ziemię. Akcja filmu Łowca Androidów toczy się właśnie w świecie cyberpunka. O ile pewnie nieduża ilość osób widziała film z 1982 roku, to pewnie kojarzycie Blade Runnera z 2017 roku z Ryanem Goslingiem i również z nieco starszym Harrisonem Fordem. Zresztą memy właśnie z tego filmu widziałem chyba dosłownie tam 1000 razy na TikToku. Co drugi mem to fragment właśnie z tego filmu. Nawiązania do oryginalnego Blade Runnera znajdziemy w dwóch miejscach. Pierwsze z nich to pewien hotel, który odnaleźć możemy w Pacyfice. Jego nazwa to Batty's Hotel, czyli po polsku Hotel Batty'ego. Roy Batty w oryginalnym Blade Runnerze był przywódcą androidów, a jeden z detektywów w tym filmie często robił i zostawiał za sobą origami. Jeżeli przyjrzycie się teraz logu hotelu Batty'ego, zobaczyć będziecie mogli właśnie, że ten ptak jest podobny właśnie do takich ptaków origami. W końcowej scenie Blade Runnera z 1982 roku Batty chwilę przed własną śmiercią ratuje Deckarda, czyli tego całego detektywa, który go ściga przez cały film, siada z białym ptakiem i wypowiada takie słowa, po czym umiera. All those moments will be lost in time. Like tears. Stąd też motyw ptaka, zapewne na logo tego hotelu. Drugie mam wrażenie dużo fajniejsze nawiązanie, bo właściwie samego Roya Batty'ego możemy znaleźć w samym centrum miasta Night City. Jeżeli wejdziemy do pewnego opuszczonego budynku, znaleźć będziemy mogli tam oto takiego ptaka origami, a jeżeli pojedziemy windą na górę, znaleźć będziemy mogli coś dużo fajniejszego. Ale zanim wam jeszcze to pokażę, chciałbym żebyście posłuchali jaki tu w ogóle jest klimat. Jak świetnie wygląda to oświetlenie i jak muzyka zmienia się na zupełnie inną, niżeli tą, którą zazwyczaj słyszymy w cyberpunku. Scena jest ta dosłownie żywcem wyjęta z Blade Runnera, a jeżeli pójdziemy troszeczkę dalej, znaleźć będziemy mogli neon, like tears. Co jest oczywistym nawiązaniem do fragmentu, który wam puściłem, a jeżeli udamy się dalej, będziemy mogli znaleźć samego Roya Batty'ego, trzymającego ptaka. To było dziwne zdanie. Jeżeli go przeskanujemy, nie wyskoczy nam też nic, co ma sens, bo w końcu to Android. Nie no, ta scena i muzyka dodaje takiego klimatu w ogóle w tym miejscu. Kocham świat cyberpunka właśnie przez takie sceny. A skoro mówimy już o nawiązaniach do produkcji filmowej, czas na nawiązanie do Mad Maxa. A nawiązanie znajdziemy gdzieś pomiędzy farmami biotechniki, gdzie natknąć możemy się na taką scenę. Z początku nic nie wydaje się w tym dziwnego, wygląda to jak typowy dzień w Night City, ale jeżeli przeczytamy tamtejszy zapis rozmowy, znaleźć będziemy mogli tam kilka wskazówek, dlaczego jest to nawiązanie do Mad Maxa. Pierwsza rzecz to nazwa, Charlize Fury. Charlize Theron to aktorka grająca Imperatora Furiosę, właśnie
właśnie w Mad Maxie. Charlie to pierwsze imię aktorki i Furiosa, skrócone do Fury, daje nam właśnie Charlie Zay Fury. W zapisie rozmowy mowa jest o tym, że wraz z Maxem przewożą oni zapłodnione dziewczyny. Nie pamiętam, co dokładnie działo się w Mad Maxie, ale internet przypomniał mi, że to właśnie ta Imperator Furiosa w filmie rusza ratować 5 dziewczyn zwanymi matkami. W tym wypadku Max wraz z Charlie Zay wykonują robotę dla miejscowej fikserki. Ostatecznie, jak widać, misja im się nie udała. A to prawdopodobnie miał być właśnie Mad Max, bo normalnie powinien on nosić taką maskę założoną na twarz, a nie powinien mieć jej wbitej w oko. Ale to cyberpunk. Tutaj nigdy nie wiadomo, co ci się tam zespałni. Czy ta szkierka. A skoro mówimy już o nawiązaniach do produkcji filmowych, czas chyba na najbardziej znane nawiązanie w cyberpunku do innego filmu, a to za sprawą samochodu, który w tamtym miejscu możemy odblokować za darmo. Mowa jest tu o nawiązaniu do Batmana. W jednej z pobocznych misji wraz z Panam za zadanie mamy udać się do pewnych tuneli i rozprawić się z tamtejszym koleżką, który ukradł, o ile się nie mylę, Panam furę. Czy coś jej tam zrobił, już nie pamiętam. Z tymi rzezimieszkami w tych tunelach żyje jednak ktoś dużo bardziej interesujący, bo ma najlepszą furę w grze, którą możemy odblokować za zupełnie darmo. No i sama fura też jest nawiązaniem do Batmobila. Czytać sobie codziennie, nie poddawać się, pamiętać o swojej misji. Tak się nazywa to drzazga. Nie bój się, nic tam nie ma. Tak mi mówili, ale w nocy, kiedy moi rodzice zostali zamordowani, spojrzałem w mrok i coś dostrzegłem. Potem długo tego szukałem, próbowałem poznać, zrozumieć. Zaprzyjaźniłem się z mrokiem. Zrozumiałem, że tam w ciemności jest tylko jedna osoba, której świat powinien się bać. Ja sam. Stałem się cieniem, stałem się zemstą, stałem się kimś, na kogo to miasto nie zasługuje. Stałem się człowiekiem cienia. Niosę sprawiedliwość, niosę zemstę, niosę zniszczenie i nie ustanę, dopóki moje serce będzie biło. Nasz człowiek mrok pewnie nie skończył za dobrze, bo ta fura stoi tu bezpańsko. Albo zrobił sobie przerwę, a na następne akcje będzie jeździć rowerem. Ja na pewno tej fury nie oddam. Niestety, ale tak kończą superbohaterowie w świecie cyberbanka. To jest zawsze wszystko do dupy w tej grze. Za swoje bohaterskie występki Batman pewnie medalu nie dostał. Za to medal dostajemy my. Jeżeli w najnowszym DLC do cyberbanka zdecydujemy się dokonać zdrady na Songbird, a później jeszcze zdecydujemy się jej nie zabijać. Na pewnym etapie Reed mówi, że Song So Mi dostała od prezydent identyczny medal i też po pierwszej akcji. Tak samo jak my. I że zdecydowała się go oddać jakiemuś bezdomnemu. Wiesz, że Somi dostała identyczny medal. Po pierwszej robocie dla FIA. Dała go jakiemuś bezdomnemu przy 21. Przypiął go sobie do płaszcza i poprosił o gotówkę. My też możemy to zrobić, jeżeli znajdziemy bezdomnego. Co się okazało w moim gameplayu niemożliwe. 2 godziny jakiegoś Menela szukałem po nocy i nie ma choćby nawet jednego w tym cyberpunku. Wiecie, jakie to jest trudne tu znaleźć jakiegoś Menela? Albo Night City naprawdę wychodzi na dobre, albo śmiertelność osób bezdomnych w tym mieście jest kurwa tak gigantyczna, że po prostu ich tu nie ma. W każdym razie, jeżeli znajdziemy takiego bezdomnego, to możemy mu dać taki oto medal. Here. Take it. Sure? Looks like it's worth, well, a ton. Eh, not worth a damn to me anymore. Do what you will with it. I tym bezczelnie skradzionym filmem od innego twórcy zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Zostawcie subskrypcję, jeżeli lubicie ciekawostki z gier i wpadnijcie na giga turboszefowego cyberbankowego Discorda Wielka Redania. No głównie Wiedźmińskiego, ale coś tam o cyberpunku też można popisać. A my widzimy się w następnym, pewnie za jakieś 2 dni. Do zobaczenia.